Ojcze. Kiedy jesteśmy tutaj dzisiaj razem, możemy tak w pierwszym doświadczeniu, w pierwszym przeżyciu tego dzisiejszego dnia odnieść wrażenie, że ten dzisiejszy dzień troszeczkę nas może przytłacza, bowiem widzimy, Słowo nam pokazuje dzisiaj śmierć dzieci betlejemskich. Widzimy tych, których my w liturgii nazywamy świętymi młodziankami. W parafii przyjęliśmy w darze relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, zamordowanych w cieniu przecież śmierci naszych Samarytan, zmarłowej śmierci rodziny żydowskiej. To może spowodować takie wrażenie, że ta atmosfera, że ten duch jest taki trudny do przyjęcia. Doświadczenie, na które zwraca nam uwagę papież Franciszek w swoim orędziu Urbi et Orbi, to on wymienia te poszczególne rzeczywistości świata, w których jest krzywda i niesprawiedliwość. Wspomina miejsca, kraje i zaprasza nas, uczniów Jezusa, żebyśmy modlili się, żebyśmy wypraszali Pana Boga, u Pana Boga łaskę. Mój drodzy, mam świadomość tego, że rzeczywiście jest trudnym doświadczeniem, kiedy w Kościele celebrujemy i wspominamy męczenników. Mam świadomość tego, że jest trudne i bolesne, kiedy doświadczamy tego, że w różnych rzeczywistościach pojawia się zło. I dlatego, proszę sióstr i braci, właśnie dlatego Bóg przychodzi do nas z jednej strony w tym znaku świętym. Bo patrząc na te relikwie dzisiaj przez pryzmat wiary, my możemy powiedzieć, spotykamy ludzi, którzy nie ulękli się zła. Spotykamy dzisiaj, wspominamy, błogosławimy Boga za ludzi, którym zło nie złamało karku. Oni uginali swoje kolana przed Jezusem, a nie przed złem. I to jest to pierwsze, na co my dzisiaj chcemy też zwrócić uwagę. Kiedy mamy wśród nas na tę chwilę relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, zło ich nie złamało, zło ich nie zniszczyło. Drugie, co nam dzisiaj też, moi drodzy, pokazuje Eucharystia i Słowo Boże. Zobaczcie, my mamy dar, że jesteśmy tutaj w tygodniu i przychodzi do nas to przepiękne słowo z psalmu 124. Przychodzi do nas to przepiękne słowo, które ma być dla nas umocnieniem i oświeceniem w tej rzeczywistości, z którą przychodzi nam się zmagać. Proszę zobaczyć, to są cudne słowa, dwa fragmenty. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, werset drugi, werset ósmy, nasza pomoc w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Kiedy okoliczności zdają się przytłaczać, kiedy okoliczności zdają się niszczyć, tak jak wtedy w Markowej. Te zewnętrzne okoliczności wszystko wskazywało na to, żeby nie robić dobra, żeby nie być miłosiernym, żeby nie kochać. Wszystko. Ale moi drodzy, Słowo Boga, którym się człowiek karmi, Słowo Boga przynosi światło i Słowo Boga wbrew okoliczności
okolicznością mówi, to Bóg jest Panem rzeczywistości. To, co żeśmy dzisiaj usłyszeli w tym czytaniu, Bóg jest światłością. Wiemy więc, gdzie jest Bóg, kiedy dla człowieka przychodzi to doświadczenie. Wiemy, gdzie jest Bóg, kiedy człowiek orientuje się, że jest w złych okolicznościach, gdy niegodziwi przeciwko niemu występują. Bóg jest ze swoim stworzeniem. Bóg jest ze swoimi dziećmi. Jest dzisiaj przez Jezusa, możemy powiedzieć, Bóg jest ze swoimi braćmi i siostrami. Bo kiedy stał się dzieciątkiem w betlejemskim żłobie, stał się bratem dla każdej i każdego z nas. Jest więc z nami w kontekście tego doświadczenia, o którym mówi psalmista. Patrzymy dalej, moi drodzy, do tego Bożego Słowa i odkrywamy, że może być jeszcze inne zło. Że może być zło jeszcze innego rodzaju. Tutaj widzimy tego złego człowieka, to chyba mało powiedziane, Heroda. Przewrotnego człowieka. Może związanego swoimi takimi namiętnościami, chęcią władzy. Nieprzeniknione jest to jego serce, nie wiemy. Znamy skutki tego serca. I widzimy, że może być sytuacja, kiedy pojawia się zło nie tylko na zewnątrz, ale jest też mowa o innym złu. O tym złu, które gdzieś dotyka człowieka w jego wnętrzu. I tutaj też, moi drodzy, ta sama biblijna zasada. Ta sama biblijna zasada, nie jesteśmy sami. Jeżeli by ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, który jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Co to znaczy? Że zobaczcie, wobec każdego rodzaju zła, tego zewnętrznego i tego, Boże, uchowaj, który może być w nas, wewnętrznego, nie jesteśmy sami. Ten, który jest światłością, przychodzi do nas i rozświetla te ciemności. On walczy w nas, aby grzech nie zniszczył naszego serca. On walczy w nas, aby zło nie zniszczyło naszego serca. Teraz On walczy w nas, aby lęk nie zniszczył naszego serca. Kiedy patrzymy na ten relikwiarz i mówimy rodzina Ulmów, uświadamiamy sobie, lęk nie zniszczył ich serca. Mieli prawo się obawiać. Mieli? Nie słyszę. No mieli, oczywiście, że mieli prawo się obawiać. Jestem przekonany, że ten lęk podskórnie odczuwali. Przecież wszyscy znamy bezwzględność tych, którzy powiedzieli za pomoc każdemu Żydowi śmierć. Przecież na własne oczy widzieli, co robili. Mieli więc prawo się bać. Ale moi drodzy, Jezus, którego czcili, Jezus, który przyniósł tej rodzinie światło w słowach Pisma, w Komunii Świętej, modlitwa różańcowa, którą odmawiali, dało im światło i moc, że to zło nie było w stanie, że lęk nie był w stanie ich zabrać. Zabrać im tej miłości, tej odwagi, żeby przyjąć pod dach swój tych, którzy znikąd po ludzku nie mieli pomocy. I teraz to, co jest ważne dla nas też,
że my uświadamiamy sobie w tym dzisiejszym słowie, że w świecie, w którym człowiek żyje, istnieje nie tylko zło, ale istnieje zły. Istnieje ten, który namawia, który ciągnie w stronę złego. Ale Bóg nie jest zły. Bóg i daje swoją obecność, aby rozjaśnić ciemność. Jezus mówi, że w nim nie ma żadnej ciemności. Kiedy pojawia się Jezus, światłość, ciemność zostaje unicestwiona. Ciemność zostaje rozbroniona. To jest ta błogosławiona, moi drodzy, rodzina Ulmów jest dla nas znakiem, że człowiek może wejść w największą ciemność, w tę ciemność, w której czuje, że jego życie jest realnie zagrożone. I że ta największa ciemność nie jest w stanie ich pochłonąć. I w tym momencie to, co najtrudniej nam przyjąć, to jest to, że nie bójcie się tych, co zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Kiedy człowiek żyje w zjednoczeniu z Jezusem, kiedy to Boże światło człowieka przenika, kiedy zostaje uwolniony od lęku, to, moi drodzy, on już nie musi się bać o swoje ziemskie życie. On wie, że otrzyma coś więcej. On wie, że Pan Bóg przygotował dla niego coś więcej. I teraz tutaj chciałbym was, moi drodzy, o taką prostą, wydaje mi się, rzecz poprosić. Ukazało się, czy na stronie internetowej ulmowie.pl można zobaczyć zdjęcia, które robił Józef Ulma nie tylko swojej żonie czy swoim dzieciom, nie tylko przed wojną, ale także w trakcie wojny. Wiecie, to, na co zwróciłem uwagę, to jest to, że w tych zdjęciach rodzinnych na ich twarzach nie ma przerażenia. To są twarze, to są spojrzenia ludzi wolnych od lęku. To są spojrzenia ludzi, którzy się kochają, ich otwarcie na życie, moi drodzy. Dzieci, które także rodzą się w czasie wojny. Chrzty, które są udzielane w czasie wojny, to czego są znakiem? Nie boją się. Czego są znakiem? Kochają się. Czego są znakiem? Wierzą, że Bóg ma moc przeprowadzić ich przez te trudne doświadczenie. Że Bóg jest miłośnikiem życia. Że Bóg jest dla życia. I teraz dla nas, kiedy dzisiaj w tym miejscu pochylamy się nad Słowem Bożym, dla nas, którzy przynosimy swój świat, zastanawiając się, jak to będzie, co będzie, gdy za chwilę one odjadą z naszej parafii. Co będzie? Bóg, miłośnik życia. On zostaje. Światłość zostaje. Rzecznik wobec Ojca zostaje. Przykład, inspiracja zostaje. Nasza modlitwa, która z tego miejsca płynęła, zostaje. Błogosławieństwo, które wzięliście, zostaje. Nie wracamy już do domów tacy sami, bo mamy pragnienie być świętymi, jak byli świętymi Ulmowie. W tej codzienności, w tej zwyczajności, wśród tych codziennych naszych spraw, wśród tej biedy i bogactwa, radości i smutków. Ale takimi chcemy być. Takimi chcemy być i to niech w nas pozostanie.
kiedy błogosławieni ulmowie żyli w swoim czasie, nie skarżyli się na ciemności wojny. Zwiększali światło wiary i miłości w swoim życiu. Nie narzekali na zło, które czynią inni ludzie, ale sami zwiększali sprawiedliwość każdego dnia, dzieląc się kawałkiem chleba z ukrywającymi się Żydami. Nie narzekali na błędy i wrogie poglądy, ale pielęgnowali i rozwijali swoją wiarę. Wyrażali ją w uczynkach, a nie w górnych deklaracjach. Nie skarżyli się na ciemnotę, niewiedzę, lecz szerzyli mądrość. Panie, miłosierny Boże, uczyń nas takimi, którzy kroczą drogami sprawiedliwości. Proszę Cię o to, aby każdy i każda z nas stali się na wzór błogosławionej rodziny ulmów, aby ta droga sprawiedliwości i świętości, którą oni podążali i doprowadziła ich do nieba, żeby była i naszą drogą. Ty, który jesteś po naszej stronie, Ty, który jesteś naszą pomocą, Ty, który jesteś silniejszy niż wszyscy Herodowie świata razem wzięci, bądź naszą obroną i wspieraj nas codziennie. Amen.